Już za chwilę. Zbliżenia. Twój regionalny serwis informacyjny. Rosną wymagania, ale nie płace. Pielęgniarki i położne obchodzą swoje święto. To też czas, aby mówić o problemach. Jarosław Lewandowski, witam Państwa. Zapraszam na główne wydanie Zbliżenia. Nasz zawód bywa trudny i bywa bardzo trudny i każdy, kto wykonuje nasz zawód, to doskonale wie o tym, ale bywa też właśnie bardzo, bardzo wspaniały, bardzo fajny. Też są pozytywne emocje, jest ich bardzo dużo. Bez nich człowiek by się czuł bardzo osamotniony w szpitalu, leżąc czasami miesiącami, a z tymi paniami wręcz pacjenci się zaprzyjaźniają. O sprawach pielęgniarek u nas za chwilę. Zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w Zbliżeniach. Wojewódzkie inwestycje ponad podziałami politycznymi. Będziemy prosili o współpracę. Regionalny zespół parlamentarny bez przedstawicieli Bydgoszczy. Musielibyśmy uczestniczyć w prezydium tego zespołu, czyli być poważnie potraktowani. Ten zespół kujawsko-pomorski, to bardzo podkreślam, chce działać przy absolutnie otwartej kurtynie. Zakazane nazistowskie symbole importowane z Niemiec. Nie byłam świadoma nawet, że są po prostu takie emblematy typu, że to są znaki nienawiści. Pamiątkowe zapalniczki zabezpieczone przez prokuraturę. Wskazuje to na konieczność zainicjowania czynności procesowych. Od klęsk żywiołowych po atak jądrowy. W tych budowlach ochronnych można by ukryć około 21 tysięcy bydgoszczan. Schron w Tryszczynie nową atrakcją turystyczną. Chcemy być ambasadorami regionu, mówią członkowie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Parlamentarnego. Posłowie i senatorowie spotkali się z marszałkiem województwa, między innymi by rozmawiać o planowanych dla regionu inwestycjach. Ale na spotkaniu zabrakło polityków z okręgu bydgoskiego. Od prawie pół wieku w pojedynkę bój o drugi stopień wodny poniżej tamy we Wrocławku toczy się od lat. Realizacja tej inwestycji nie będzie możliwa bez wsparcia rządu. Będziemy prosili o współpracę, tak aby rzeczywiście, tak jak zresztą bywało to w poprzednich latach, również i teraz, żebyśmy mogli liczyć na wsparcie posłów, parlamentarzystów. Przede wszystkim inwestycje drogowe. Na to chce stawiać samorząd województwa. Pytanie o przyszłość, na przykład budowy trasy S10 i węzła w podtoruńskich Czerniewicach, nie da się uniknąć. To jest na przykład temat, który łączy te nasze dwa zawsze skłócone okręgi, toruński i bydgoski. Także na tym powinniśmy przede wszystkim się skupić. Przy jednym stole ponad podziałami politycznymi, ale nie geograficznymi. Do Kujawsko-Pomorskiego Zespołu należą wyłącznie politycy okręgu toruńskiego. Senator Jan Rulewski przyznaje, że do samej idei zespołu podchodzi z zaciekawieniem. Jeżeli mógłby pan pogodzić swoje obowiązki dzisiaj z tą godziną, to byłby pan na tym spotkaniu. Tak, oczywiście, ale jak powiadam, dostałem dopiero 3 dni temu zaproszenie. Musiałem się zastanowić, a już biegły daty spotkań na dyżurze w Inowrocławiu. Jak zaznacza przewodniczący zespołu, zaproszenia na posiedzenie wysłano do wszystkich parlamentarzystów z regionu. Ten zespół kujawsko-pomorski, to bardzo podkreślam, chce działać przy absolutnie otwartej kurtynie. My nie mamy niczego do ukrywania, ani do jakiegoś, w cudzysłowie, spiskowania. Musimy być również zauważani, mówi poseł PiS Tomasz Latos. Musielibyśmy uczestniczyć w prezydium tego zespołu, czyli być poważnie potraktowani. Jeżeli będzie taka sytuacja, to z pewnością, jak nie wszyscy, to prawie wszyscy się do tego zespołu zapiszą. Widzę średnio sens pracy tego zespołu w takiej formule, w której posłowie z toruńsko-wrocławsko-grudziąckiego okręgu ją zaproponowali. Oceniam to w ten sposób, że dalej próbują robić obstrukcję, że nie są zainteresowani tak naprawdę współpracą, a wszystko to, co mówią, to tylko są ruchy pozorowane. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski zapowiada, że miejsce w prezydium zespołu dla parlamentarzystów okręgu bydgoskiego jest. Spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Parlamentarnego z marszałkiem województwa było pierwszym tego typu w bieżącej kadencji. Zespół planuje też podobne spotkanie z wojewodą. Toruń, Aleksandra Ciekot.
To one mają ciągły kontakt z pacjentami. Pielęgniarki zajmują się chorymi i podnoszą kwalifikacje, ale ich ciężka praca często jest niedoceniana. Część personelu wyjeżdża za granicę, inni o swoich problemach mówią głośno. Najczęściej są to osoby skupione w związkach zawodowych. I to one obchodzą dziś 25-lecie samorządu pielęgniarek i położnych. Oficjalne uroczystości z tej okazji odbyły się dzisiaj w Toruniu. Trudno trafić w lepsze ręce. Pacjentami szpitala Biziela w Bydgoszczy opiekuje się laureatka konkursu Pielęgniarka Roku 2015. Renata Grabowska w zawodzie pracuje od 20 lat. Jak mówi, zajmowanie się chorymi to przede wszystkim jej pasja. Dlatego tak wiele ma powodów do uśmiechu. Przebywanie z pacjentami, ich radość, postępy, jeżeli chodzi o proces leczenia, proces pielęgnacji. Jak pacjent wychodzi do domu i wiemy, że w tym domu dobrze funkcjonuje. Dzięki takim osobom pacjentom łatwiej przechodzić przez chorobę. Bez nich człowiek by się czuł bardzo osamotniony w szpitalu, leżąc czasami miesiącami. A z tymi paniami wręcz pacjenci się zaprzyjaźniają. Ale takich przyjaciółek zaczyna brakować. Średnia wieku pielęgniarek w Polsce to 48 lat. Jest mało rąk do pracy, a sytuacja będzie się pogarszać, bo studenci coraz rzadziej wybierają pielęgniarstwo. Wiecie, że my jesteśmy studentkami, to jest nas dużo, ale jednak jest trzy pielęgniarki na oddziale, czy na nocce jeszcze mniej. Mimo że podwyższają kwalifikacje, a obowiązków ciągle im przybywa, to pensje w publicznych szpitalach są niewiele wyższe od minimalnych. Dlatego część pielęgniarek decyduje się na pracę za granicą. Jesteśmy matkami, żonami, mamy tutaj swoje rodziny, mamy znajomych. Nie jest proste wszystko zostawić, nie odwracając się, wyjechać za granicę. Na co dzień ta ciężka praca nie jest należycie doceniana, mówiły pielęgniarki podczas uroczystego spotkania. By móc w pełni radośnie świętować 25-lecie samorządu pielęgniarek i położnych, konieczny jest zastrzyk pieniędzy. Nie możemy na różnych polach obiecywać różnym środowiskom. Musimy ustalić pewne priorytety. Natomiast to jest jeden z naczelnych priorytetów. Sytuacja wymaga uzdrowienia, ale mimo problemów wiele pielęgniarek nie zamierza rezygnować z zawodu i nadal chcą opiekować się pacjentami w polskich szpitalach. A teraz wracamy do ujawnionej przez nas wczoraj sprawy zapalniczek z nazistowskimi symbolami. Policjanci na polecenie prokuratury przeszukali kiosk, w którym sprzedawano takie zapalniczki. Teraz trwa postępowanie wyjaśniające, czy doszło do propagowania faszyzmu. Jak udało nam się ustalić, zabezpieczony towar pochodzi z Niemiec. Dzisiaj w zbliżeniach pytamy, gdzie jest granica zabawy z historią i grania z prawem. Katarzyna Prędkowska. Dźwięk wystrzałów, swastyka oraz znaki Waffen-SS. Zapalniczkę z takimi nazistowskimi symbolami na żwic kupił w jednym z kiosków w Toruniu. Jest to niedopuszczalne, żeby takie rzeczy znajdowały się w handlu. Nie chciałbym, żeby dzieci bawiły się tego typu gadżetami. Wczoraj ukrytą kamerą udowodniliśmy, że takie gadżety rzeczywiście są w sprzedaży. Aha, że udaje, że strzela, tak? No. Dziś współwłaścicielka kiosku przekonuje, że kontrowersyjnych zabawek w ofercie już nie ma. Nie byłam świadoma nawet, że są po prostu takie emblematy typu, że to są znaki nienawiści. I czegoś takiego już więcej nie będę kupować, bo telewizja mnie uświadomiła. Po naszej interwencji działania podjęła policja i prokuratura. Kiosk został zrewidowany, a podejrzane materiały zabezpieczone. Śledczy sprawdzą, czy w tym przypadku doszło do propagowania faszyzmu. Oferowanie do sprzedaży, czy przechowywanie, czy też produkcja chociażby takich przedmiotów, to jest niewątpliwie, wskazuje to na konieczność zainicjowania czynności procesowych. Prokuratura będzie musiała ustalić, kto zapalniczki wyprodukował. Do kiosku w Toruniu trafiły z hurtowni pod Włocławkiem, a tam, jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, z Niemiec. No jest to przestępstwo. Państwowa Inspekcja Handlowa, która prowadzi kontrolę produktów oferowanych w sklepach, hurtowniach czy u samych producentów, zapalniczki sprawdzała w 2015 roku, ale pod zupełnie innym kątem. Inspekcja Handlowa zajmuje się bezpieczeństwem zapalniczek. Przeprowadza stosowne badania. Badania są zarówno organoleptyczne, czyli przeprowadzane w toku kontroli przez inspektorów. Mogą być też to badania laboratoryjne. Jeśli kontrolerzy przy okazji zauważą zakazany znak, mają obowiązek powiadomić o tym prokuraturę. Dotychczas takich przypadków jednak nie mieli. Jest orzeł
ze swastyką. Dobrze znaki nazistowskich Niemiec znają pasjonaci historii. To zbiory zgromadzone w Muzeum Historyczno-Wojskowym w Toruniu. Rekonstruktorzy zakładają mundury SS choćby podczas pokazów w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Jak mówią, ma to jednak wymiar czysto edukacyjny. Wtedy jest duży komentarz, dlaczego, skąd, kto i po co osoby się przebierają w takie mundury. W tym przypadku tu chodzi o typowy biznes. Biznes jeszcze sięgający do najczarniejszych kart historii. Wątpliwości w ocenie nie mają też historycy. Mogą jedynie utrwalać fałszywy i kłamliwy pogląd o współodpowiedzialności Polaków za na przykład za Holokaust, za jakieś polskie obozy koncentracyjne, co oczywiście nie jest prawdą, a pojawianie się takiego typu gadżetów w cudzysłowie może jedynie ten zły, kłamliwy stereotyp u niektórych potwierdzać. Za propagowanie faszyzmu grozi do 2 lat więzienia. Toruń, Katarzyna Prędkowska. A więcej na ten temat w rozmowie dnia o 19:00. Dzisiaj na program zaprasza Grażyna Rakowicz. Witam. Witam Ciebie, Jarku, witam Państwa. Rzeczywiście różne opinie w tej sprawie się pojawiają. Jedni uważają, że sprzedaż gadżetów z symbolami nazistowskimi to propagowanie faszyzmu, inni, że to pewnego rodzaju nauka historii. Są też głosy, że jest to po prostu niewinna zabawa. W rozmowie dnia spróbujemy rozstrzygnąć i uzasadnić, jak to jest. Odpowiemy też na pytanie, dlaczego takich gadżetów pojawia się na rynku coraz więcej i jak to jest z naszą świadomością i edukacją. Moim gościem będzie dr Marek Szymaniak, kierownik Biura Edukacji Publicznej w bydgoskiej delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej. Zapraszam już teraz na 19:00. Tyle Grażyna Rakowicz. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w naszym serwisie. Regionalne uroczystości z okazji Święta Strażaków. Kolejne przebojowe przedstawienie podczas bydgoskiego festiwalu operowego. Jej rolą ma być przede wszystkim wspieranie środowisk działaczy opozycji antykomunistycznej. Marszałek województwa wręczył akty powołania do Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych. Otrzymało je 8 osób. Rada ma wspierać integrację środowisk byłych działaczy, ale też pomagać w składaniu wniosków o pomoc pieniężną w związku z ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych. W myśl ustawy mogą oni występować do Urzędu do Spraw Kombatantów o nadanie statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej. Wiąże się to z prawem do otrzymywania okresowych i jednorazowych świadczeń pieniężnych. W Radzie zasiada m.in. inicjator i współautor zapisów ustawy, wieloletni parlamentarzysta Jan Werowiński, senator Jan Rulewski oraz profesor Wojciech Polak i generał Zbigniew Nowek. O ich codziennych problemach i potrzebach wciąż mówi się zbyt mało. Sami nie mają odwagi prosić o pomoc. Dziś obchodzony jest Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Podczas imprezy integracyjnej ponad 300 osób uczestniczyło w zabawach w bydgoskim Myślęcinku, a dziennikarze zbliżeń kontynuują specjalną akcję poświęconą potrzebom i problemom osób niepełnosprawnych. Optymistyczne słowa przeboju zespołu 2 plus 1 towarzyszyły uczestnikom spotkania w bydgoskim Myślęcinku od samego rana. Każda wspólnie spędzona chwila dla osób niepełnosprawnych umysłowo ma szczególne znaczenie. Chodzę do warsztatów, jestem w stolarni, jeszcze chodzę do kuchni górnej, tam bardzo miło, są różne wjazdy. Dla Bogdana wspólne zajęcia to okazja do spotkań z przyjaciółmi. Na co dzień rozwija swoje umiejętności i talenty podczas warsztatów terapii zajęciowej. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną cieszą się, że w Dniu Godności mogą zapomnieć o troskach i być razem. Oni czekają cały rok na tą imprezę, gdzie mogą brać udział w zawodach sportowych. W tej chwili właśnie mamy mikrofon dla wszystkich, gdzie przepięknie śpiewają różne utwory. Integracja przez zabawę to najlepsza terapia. Osoby niepełnosprawne oczekują akceptacji i równego traktowania. Mają w sobie dużo siły do pokonywania codziennych problemów.
To jest tak bardzo ważne, żeby były doceniane, żeby były traktowane godnie, z szacunkiem. Są takimi samymi ludźmi jak my. O potrzebach i problemach osób niepełnosprawnych dziennikarze zbliżeń chcą mówić częściej na antenie i rozpoczynają akcję Bez Barier. Prosimy widzów o przesyłanie informacji o przykładach nietolerancji w życiu codziennym. Czekamy również na informacje o barierach architektonicznych, ale i miejscach, które właściwie przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Bydgoszcz, Rafał Przybyszewski. Są pierwsi na miejscu zdarzeń, gdy ludziom zagraża niebezpieczeństwo. Od lat cieszą się największym społecznym zaufaniem. Strażacy 4 maja obchodzili swoje święto, jednak regionalne uroczystości odbyły się 2 dni później. Z tej okazji wyróżniono zasłużonych i przyznano awanse zawodowe. W ubiegłym roku 25 tysięcy razy wyjeżdżali do interwencji. Gaszenie pożarów to zaledwie 40% spośród wszystkich wezwań. Współczesna Straż Pożarna niesie pomoc poszkodowanym w wypadkach, przeszukuje gruzowiska i walczy ze skutkami wszystkich żywiołów. Strażacy z Bydgoszczy uroczyście obchodzili swoje święto w nowo wyremontowanej zabytkowej remizie przy ulicy Pomorskiej. Po 10 latach remont budynku udało się zakończyć. Awanse zawodowe, odznaczenia państwowe dla najbardziej zasłużonych mundurowych wręczono również w toruńskim dworze Artusa. Podczas uroczystości przedstawiciele władz samorządowych i państwowych podziękowali strażakom za zaangażowanie, odwagę i gotowość do poświęceń. Wszystko wskazuje na to, że owacje na stojąco stały się już normą tegorocznego bydgoskiego festiwalu operowego. Wczoraj wieczorem publiczność Opery Nowa w taki właśnie sposób nagrodziła spektakl Polskiego Baletu Narodowego, który wystawił Poskromienie z Głośnicy, baletową komedię opartą na słynnym dziele Williama Szekspira. Poskromienie z Głośnicy to jedna z najnowszych realizacji Polskiego Baletu Narodowego. Premiera miała bowiem miejsce na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie pod koniec ubiegłego roku. Jednym z największych magnesów tego barwnego widowiska jest nazwisko Johna Cranko, przedwcześnie zmarłego wybitnego choreografa XX wieku. W warszawskim przedstawieniu udało się zrekonstruować jego legendarną choreografię sprzed blisko 50 lat. Muszę powiedzieć, że spadkobiercy Johna Cranko, oni bardzo pieczołowicie, że w ogóle bardzo dbają o autentyczność choreografii. Jest kilka osób na świecie, które zajmują się przekazywaniem tej choreografii. Poskromienie z Głośnicy jest jednym z nielicznych baletów komediowych, wymagających od tancerzy lekkości i prawdziwej finezji. Tańcząca tytułową rolę Japonka Mai Kageyama znakomicie oddała metamorfozę z Głośnicy Katarzyny, która zmienia się w uległą żonę. No smile, always, she's always angry. Katarzyna nigdy się nie uśmiecha, jest ciągle zła, ale serce ma naprawdę czyste. Dopiero kiedy spotyka prawdziwego mężczyznę, ulega zmianie, bo po prostu zakochuje się w nim. Publiczność gorąco oklaskiwała nie tylko wspaniałe skoki tancerzy, ale też ich talent aktorski. A tu prawdziwym mistrzem był Maksym Wojtiul, tańczący poskramiającego złośnicę Petrucia. Musimy zachować lekkość, zbudować tą postać, o której mówiliśmy, także na pewno artysta, solista musi mieć, że tak powiem, fach w kieszeni. Spektakl był pełnym humoru, kolorowym widowiskiem ukazującym kunszt młodego zespołu Polskiego Baletu Narodowego, a okazją do sięgnięcia po dzieło Szekspira stała się przypadająca w tym roku 400. rocznica śmierci angielskiego dramaturga, który miał też wielki wpływ na twórczość baletową. Bydgoszcz, Urszula Guźlecka. A teraz czas na informacje sportowe i spotkanie z Arturem Onackim. Witam. Dzień dobry. Dziś w sporcie będzie, proszę Państwa, o kolarstwie. Amatorzy i mistrz świata na starcie jednego wyścigu w najbliższą niedzielę. Będzie to możliwe. 1500 zawodników amatorów wystartuje w zawodach Velotoruń. Jak na skalę na polskie kolarstwo jest naprawdę czymś niesamowitym wynikiem. A jestem dumny, że mogę gościć ich w Toruniu, w moim mieście, gdzie na co dzień nie mam zbyt wiele czasu, żeby spędzać czas z kibicami. Velotoruń to dla amatorów wyjątkowa okazja do tego, by stanąć na starcie razem z idolami. Poza Michałem Kwiatkowskim na trasę wyjedzie również inny kolarz reprezentacji Polski i Teamu Sky, Michał Gołaś. Cykliści pojadą na 4 dystansach dostosowanych do indywidualnych umiejętności. I tu też uwaga dla kierowców. W niedzielę w Toruniu i okolicach można spodziewać się okresowych utrudnień w ruchu drogowym. A więcej informacji sportowych po wieczornych zbliżeniach. Zapraszam.
To będzie niezwykła gratka dla pasjonatów historii. Gmina Koronowo otwiera w Tryszczynie nowe muzeum, ściśle tajne. Mieści się ono 5 metrów pod ziemią. To schron z czasów zimnej wojny, który w sytuacji zagrożenia miał pełnić rolę centrum zarządzania dla wojewody. Teraz zobaczą go turyści. Na razie trwają przygotowania, a pierwsze zwiedzanie już w Noc Muzeów 21 maja. Typowy dom, jakich wiele w Tryszczynie, ale tuż obok korytarz prowadzący 5 metrów pod ziemię, a tam prawdziwy schron z lat 60. ubiegłego wieku, przygotowany na wypadek wybuchu jądrowego. Strop ma około 50 cm grubości. Pełną szczelność gwarantują stalowe drzwi. W czasach zimnej wojny takie schrony były budowane w każdym mieście wojewódzkim. Ten przeznaczony był dla służb cywilnych wojewody na wypadek klęsk żywiołowych czy wojny. Tutaj nie chodziło o przeżycie, a chodziło o przeprowadzenie sprawnej akcji ratowniczej, uratowanie maksymalnej ilości ludzi, dobytku. Cały czas w gotowości, nawet dzisiaj. To dyspozytornia, serce schronu. Stąd steruje się dopływem powietrza i wody. Jest prąd i centralne ogrzewanie. W tej chwili w pomieszczeniu panuje temperatura około 12 stopni. W razie potrzeby pomieszczenia mogą zostać ogrzane do temperatury 20 stopni. Na powierzchni 500 metrów kwadratowych mieści się kilkadziesiąt pomieszczeń, każde o konkretnym przeznaczeniu. To tak zwana łącznica do obsługi telefonicznej schronu. Jest część kuchenna, medyczna czy konferencyjna, a także sypialnia. Piętrowe, potrójne łóżka. Bez luksusów. Tyle, by móc wytrzymać w schronie w pełnej izolacji do 12 dni. Po tym czasie promieniowanie po wybuchu bomby maleje stukrotnie. Tryszczyński schron zostanie otwarty 20 maja. Dzień później rozpocznie się aktywne zwiedzanie. Muzeum przybliży historię czasów zimnej wojny, ale nie tylko. Przygotowano warsztaty obrony cywilnej, kryptologiczne czy fotograficzne. Będzie można wywołać zdjęcia, które zrobimy aparatem analogowym. Przeniesiemy się 30 lat wstecz. Swój schron dla władz miasta na wypadek zagrożenia ma także Bydgoszcz. To niepozorny domek przy ulicy Nowodworskiej. Powstał w latach 50. Kilka metrów pod ziemią bezpieczeństwo gwarantowały betonowe ściany o grubości 40 cm, a specjalne filtry dopływ świeżego powietrza z zewnątrz. Schron może pomieścić 70 osób, ale to nie jedyny taki obiekt w mieście. To jeden z 42 schronów na terenie Bydgoszczy. Każdy może pomieścić około 150 osób. Są zlokalizowane w podpiwniczeniach budynków mieszkalnych, szkół i zakładów pracy. To także ponad 170 innych miejsc o różnym wyposażeniu. Łącznie w tych budowlach ochronnych można by ukryć około 21 tysięcy bydgoszczan. Oczywiście również w razie zagrożenia byłyby wykorzystywane piwnice lokatorskie, które znajdują się prawie pod każdym budynkiem mieszkalnym. Schronów nigdy nie trzeba było wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem. Teraz to najczęściej magazyny. Schron w Tryszczynie będzie obiektem muzealnym, jednym z najlepiej zachowanych tego typu w Polsce. Bydgoszcz, Krystyna Rymaszewska. A pogoda chyba taka, że do schronu nie trzeba się chować. Przez cały weekend towarzyszyć nam będzie równie słoneczna pogoda. No to pytanie do Magdy Żakowskiej. Witam. Witam serdecznie, nie tylko do końca tygodnia, ale także na początku przyszłego. Na niebie przeważać będzie czysty błękit lub pojawią się tylko pojedyncze, niegroźne obłoki. Będzie też coraz cieplej, także w nocy. Jeszcze jutro nad ranem temperatura spadać może do 9 lub 8 stopni, ale kolejne poranki przyniosą już temperaturę przekraczającą wartość 10, nawet 12 stopni. W ciągu dnia będziemy mówić o pełni wiosny, a nawet o przedsmaku ciepłych letnich chwil i zamiast narzekać na chmury i deszcz, szukać będziemy teraz cienia i ochłody. A za chwilę szczegóły prognozy pogody. Dziękujemy bardzo. Tyle Magda Żakowska. Przypomnę informacje dnia. Wojewódzkie inwestycje ponad podziałami politycznymi. Będziemy prosili o współpracę. Regionalny zespół parlamentarny bez przedstawicieli Bydgoszczy. Musielibyśmy uczestniczyć w prezydium tego zespołu, czyli być poważnie potraktowani. Ten zespół kujawsko-pomorski, to bardzo podkreślam, chce działać przy absolutnie otwartej kurtynie. Zakazane nazistowskie symbole importowane z Niemiec. Nie byłam świadoma nawet, że są po prostu takie emblematy typu, że to są znaki nienawiści. Pamiątkowe zapalniczki zabezpieczone przez prokuraturę. Wskazuje to na konieczność zainicjowania czynności procesowych. Od
klęsk żywiołowych po atak jądrowy. W tych budowlach ochronnych można by ukryć około 21 tysięcy bydgoszczan. Schron w Tryszczynie nową atrakcją turystyczną. O 19:00 rozmowa dnia. My spotkamy się ponownie o 21:45. Zapraszam. Do zobaczenia.